Niemal 2750 kieleckich maturzystów rozpoczęło dziś jeden z najważniejszych egzaminów w życiu. Na pewno się uda. Przed wami miliony młodych Polaków przeszły pozytywnie tę próbę. Ale mimo to wszystkiego najlepszego na maturze i potem w życiu, na studiach, no i w pracy zawodowej, jeżeli ktoś po maturze od razu pójdzie w pełne dorosłe życie. Zanim jednak będzie po wszystkim, muszą się zmierzyć zarówno z wykorzystaniem wiedzy, jaką zdobyli, jak i ze stresem, który często potrafi popsuć szyki. Staram się o tym nie myśleć w ogóle. Uczyłem się przez 3 lata, co ma być, to będzie. Tak naprawdę stresowałam się 2 dni temu, teraz to już tak, no to coś miałam się nauczyć, to już się nauczyłam, więc teraz trzeba napisać to. Nie stresuję się specjalnie. No myślę, że nasza szkoła przygotowała nas nieźle do egzaminu dojrzałości, że będzie w porządku raczej. Jestem przekonany, że zdamy to na dosyć wysoki procent. Nie wszystkim udaje się taki spokój zachować, zwłaszcza gdy do matury przystępuje własne dziecko. Pan Wiesław przez cały egzamin czekał przed szkołą, trzymał kciuki za córkę. Noc była straszna, że tak powiem. Co godzinę człowiek się budził, jasno zaczęło się, to już mówię, trzeba wstawać, żeby nie zaspała. Siadanko się zrobiło. No i potem znów nerwówka do tej chwili. Uspokajamy. Joanna, absolwentka klasy matematyczno-fizyczno-informatycznej, tuż przed egzaminem miała się bardzo dobrze. Asiu, czy ty się stresujesz? Zależy kiedy. Myślę, że będzie dobrze, jestem pozytywnie nastawiona. Dziś o godzinie 9:00 maturzyści przystąpili do pisemnego sprawdzianu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Natomiast na 14:00 zaplanowano egzamin z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Jutro rano matematyka na poziomie podstawowym, a w piątek angielski. Na rozszerzenie zdaję matematykę, biologię i chemię. W rozszerzeniu będę zdawał matematykę i angielski. Sądzę, że po takim wyborze będę miał szeroki wybór kierunków na uczelniach technicznych. Jeśli nie u nas, to może w Krakowie czy nawet do Wrocławia, jeśli dobrze pójdzie. No ale najpierw podstawa, tak? W 6. Liceum Ogólnokształcącym imienia Juliusza Słowackiego w Kielcach 4 maja to nie pierwszy, a kolejny dzień matur. Rozgrzewkę mają już za sobą. Do sprawdzianu przystąpiło tu ponad 350 uczniów, w tym 31 do międzynarodowego. W ciągu 2 ostatnich dni uczniowie międzynarodowej matury zdawali egzamin z języka angielskiego, także są już po 2 arkuszach z języka angielskiego, natomiast dzisiaj język polski dla uczniów naszej szkoły i biologia dla uczniów IB. W tej chwili już emocje opadły, uczniowie piszą, a piszą bardzo dobrze, więc jestem spokojna. Wyniki matur ogłoszone zostaną 5 lipca.